Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieramy trzecią sesję Rady Miejskiej w Iławie. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam Senator Rzeczypospolitej Polskiej panią Bogusławę Orzechowską. Witam pana burmistrza Dawida Kowaczewskiego, panie zastępczynie Dorotę Kamińską i Mariolę Strojewską. Witam dyrektorów jednostek, dzierżawników wydziałów, szefów służb, inspekcji i straży. Witam przedstawicieli mediów, witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawicieli związków zawodowych. Witam państwa radnych Rady Miejskiej w Iławie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi forum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Doliczenia głosów podczas dzisiejszej sesji wyznaczam pana wiceprzewodniczącego Andrzeja Rykaczewskiego. Pani senator, w związku z przysługującym prawem, poprosiła o zabranie głosu. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie, witam pana burmistrza, pana przewodniczącego, witam wszystkich radnych. Część z nas już się zna ze sobą, część radnych była. Są nowi, którzy będą pracować dla dobra miasta i Iławy. Ja przyjechałam tutaj, żeby złożyć państwu najlepsze życzenia. Żeby wszystkie wasze obrady były owocne, żeby się udawało rozwiązać wszelkie problemy i żebyście te święta spędzili w atmosferze miłości, spokoju, zgody i żeby tak było przez całe 5 lat pracy naszej Rady. Także jeszcze raz, najlepsze życzenia świąteczne, najlepsze życzenia noworoczne i obiecuję, że jeżeli będą jakieś potrzeby, będziecie się państwo zwracać, to jak najbardziej jestem do waszej dyspozycji. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy pani senator. Życzymy również pani wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. Potrzeby zawsze będą, także proszę się też liczyć z tym, że będziemy się wielu takich czy innych sprawach na pewno do pani senator zwracać. Proszę bardzo, pani burmistrz. Przyjęła ten punkt do
Poprzedniej umowy, bo to też jest bardzo ważna informacja dla radnych.
mamy w ten sposób mieć pozyskaną wiedzę w zupełności, żeby podejmować świadomie uchwały, tak? Bo możemy podejmować świadomie uchwały, kiedy mamy pełne dane. I zobowiązaliśmy pana kierownika do pozyskania takich zgód do 28 grudnia. I nasze posiedzenie wspólnej komisji o godzinie 10 rano miała być jeszcze raz omawiana ta uchwała. Więc ja nie widzę w ogóle tutaj, że powiem, próby z powrotem przywrócenia, zwłaszcza, że dwie komisje zjęły tę uchwałę i tak naprawdę nie rozmawialiśmy o tym dalej. Tak? Więc myślę, że to jest zasadne, co Rady Rekaczewskiej wnosi, jest zasadne. Bardzo proszę. Powstaje tylko pytanie, co w momencie, kiedy osoba, to też pytanie może do pani naszej radczyni, jeżeli będzie miała odpowiedź na pytanie, co w sytuacji, kiedy osoba taka nie wyrazi zgody na wpisanie tego oświadczenia, bo ona w tym momencie nie korzysta z majątku publicznego i jeżeli ja dobrze kojarzę, nie musi wyrazić zgody na przetwarzanie danych na tym etapie. Ale nie mówię, że tak jest, dlatego pytanie, co w sytuacji, kiedy jakaś osoba odmówi do wpisania tego oświadczenia. Ta osoba nie ma obowiązku wyrażenia zgody. Ta zgoda, tak jak wspólne sporządzenie unijne, o którym wspomniałam przed chwileczką, rzeczywiście musi być jasna, zrozumiała, przejrzysta, kompletna, ale jednocześnie dobrowolna. Ten przypadek jest niewątpliwie najważniejszy w tym, że nie można zmusić osoby do tego, żeby wyraziła zgodę. Dlatego no, może nawet zawsze się stało, że tak jest to próba przynajmniej uzyskania takiego skutku, że to zrobienie nastąpi. A czy one będą te zgody, czy nie, no to już poczekajmy sobie. Dziękuję. Panie Radny Rekoczewski. Chciałbym podtrzymać wniosek i przejść do głosowania. Panie Burmistrzu, nie możemy głosować nad rzeczami, o których nie mamy pojęcia. Nie wiem, jaka była wcześniej jakby metodologia działania. Ja nie wyobrażam sobie głosować za czymś, o czym nie mam pojęcia. Nie wiem kto, co, za ile. W jaki sposób odpowiadamy za majątek, to jest to, te sprawy dotyczą majątku miasta, więc dla mnie jest to rzecz oczywista. Poza tym z tego co wiem, te dzierżawy będą trwały, natomiast można je, zresztą nie wiem, może nie będę się za daleko, bo nie wiem. Dobrze, dziękuję. Jeszcze podtrzymuję swój wniosek. Dziękuję wcześniej pani radna Jacka. Jako pani prawnik obecny na sali. Mam pytanie o stosunkowanie się, prawo raczej o stosunkowanie się do przepisów RODO. Ponieważ one, artykuł 6, zgodność przetwarzania z prawem. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z mniejszych warunków. I punkt E. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władz publicznych powierzonej administratorowi. Czy mogłaby pani stosunkować się, czy przepisy RODO nam czasem, czy artykuł 6 przepisów RODO nam nie zezwalają na pozyskanie takiej informacji tylko do na posiedzeniu komisji tego zamknięte. Zamknięte. Na to pytanie, ponieważ oczywiście, tak jak wspomniałam już w czasie pierwszej swojej wypowiedzi, przepisy unijne, czyli to rozporządzenie tak zwane RODO, ono wiele swoich definiuje, między innymi pojęcie przetwarzania danych osobowych. Definiuje również pojęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Definiuje też pojęcie dane osobowe. Także tych pojęć jest tam całe mnóstwo. To, co pani radna przed chwileczką wymieniła, oczywiście, że mogę się do tego stosunkować, nie przeczy to temu, że od danej osoby fizycznej powinna być uzyskana zgoda na przetwarzanie takich danych. Pytanie, czy takie zgody są? Dziękuję. Zanim przekażę panu głos, pożegnajmy panią senator, ponieważ zasygnalizowała i przyjęcie opuszczenia sali. Wniosek, szanowni państwo, pana Andrzeja Kraczewskiego, bo też zamieniliśmy słowo na ten temat.
odnosi się do tego, by zmienić z porządku obrad w dniu dzisiejszym tę uchwałę, natomiast nie o to, żeby ją dorzucić do kosza. W związku z tym ona tak czy inaczej, ze względu na wynik, no jeśli będą Państwo przeciw, oczywiście będziemy procedować ją dzisiaj, natomiast jeśli wolą Państwa będzie to, żeby zdjąć ją z porządku obrad, no to ona wróci 28 w czasie sesji budżetowej. Jeszcze chciałbym zabrać głos, czy dzisiaj nie było głosowania. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę. Jeśli dobrze zrozumiałem poprzednią wypowiedź pani radczyni, to wyobrażam sobie taką sytuację, że ja jako radny mógłbym pójść do wydziału odpowiedniego i poprosić o te dane. Tak? I mam czas pytanie, czy którykolwiek z Państwa radnych, który miał wątpliwości, wykonał taką ścieżkę i udał się do wydziału. Nie wiem, czy ktoś to zrobił, czy nie, natomiast poprosiliśmy pana kierownika wydziału o przygotowanie takich dokumentów i myślę, że to jest ścieżka również właściwa. Tak, tylko że jeżeli będziemy obradować o tym na komisji jawnej, no to tych informacji i tak nie będziemy mogli przedstawić. Mówiliśmy o przedstawieniu dokumentów na komisji niejawnej. Przygotowanie dokumentów na komisji niejawną przez pana kierownika. Jak pani radna jest to sobie wydziała na około 28 komisję. Pan radny Wojko, proszę. Ja się zapytać, jeżeli zdejmiemy. Jak to się ma do planu dochodów w budżecie? Są odpowiednie terminy płatności, dzierżawcy mają i użytkownicy, więc ja nie wiem, jak to się ma do budżetu. To są umowy od nowego roku, a komisje mamy 20, komisje i sesje mamy 28, więc zdążylibyśmy procedowanie. Nie widzę potrzeby, byśmy dalej kontynuowali tę dyskusję. Przejdźmy do głosowania. Przypominam, głosujemy wniosek o zdjęcie z porządku. Bardzo proszę. Skupka odnośnie tej dyskusji, jakby tutaj chwileczką miała miejsce. Chodzi o utajnienie komisji. Nie ma czegoś takiego jak utajnienie komisji. Powołując się na paragraf 11 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie, stanowiący załącznik do statutu komisji obowiązującego, posiedzenia komisji są jawne, więc nie można utajnić posiedzeń komisji. Dlatego jedyna ścieżka, w jaką również starałem wspomnieć, to kwestia podwigowania się do osób obsługujących, w momencie przez radnych i dawne się zdjęcia pozostałych informacji. Dziękuję za uwagę, pani mecenas. My wszyscy rozeszliśmy się na Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów z przekonaniem, że te osoby zostaną uzyskane od osób. No więc może ta uwaga o niejawnym posiedzeniu komisji też pojawiła się dzisiaj, bo wcześniej o tym mowy nie było. Czy możemy przejść do głosowania, czy jeszcze dalej? Nie. Czyli głosujemy wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej i Ława. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Czyli głosujemy za. Jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad. Boiko Ewa. Przeciw. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński. I Michał. Jestem za. Mieszkowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Jestem za. Pogodowska Anna. Jestem za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Felis. Za. Bezborski Dariusz. Za. Rychlika. Przepraszam, pominąłem pani Jacek już. Jacek jest świetny. Jestem przeciw. Przepraszam panią bardzo. Ten nie ma. Rykaczewski Andrzej, jestem za. Rykaczewski Piotr. Jestem za. Sławiński Tomasz. Jestem za. Szymański Wojciech. Jestem za. Woźniak Tomasz. Jestem za. Pyszlic Martyna. Jestem za. Brzmiński Adam. Przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła wniosek polegający na zdjęciu z porządku projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Iława. Także porządek skurczył na siebie w chwili o punkt 3.
13. W tej chwili głosujemy na przyjęcie porządku obrad trzeciej sesji z uwzględnieniem powyższej zmiany. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Bojko Edwan. Za. Borys Ryszard. Za. Fatała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Za. Kamiński Michał. Za. Jeżdżikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Waczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Kasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Ministra przyjęła porządek obrad trzeciej sesji z uwzględnieniem zmiany, którą głosowaliśmy wcześniej. Obecnie przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci porządku obrad. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oraz złożono do oglądu Biura Rady Miejskiej protokoły z pierwszej i drugiej sesji Rady Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższych protokołów, w związku z czym protokoły uważam za przyjęty. Punkt czwarty porządku obrad. Raport z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie miejskiej Iława. Otrzymaliśmy pisemną informację przed posiedzeniem komisji, materiał był omawiany i opiniowany na posiedzeniach wszystkich komisji. Proszę przewodniczących komisji stałych o pytanie. Komisja budżetu pozytywnie jednogłośnie. Komisja bardzo bardziej z pozytywów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Kultury i Oświaty pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w pierwszej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem raportu z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie miejskiej Iława? Proszę o głosowanie. Bojko Edwar. Za. Borys Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeżdżikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Dasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała raport z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie miejskiej Iława pozytywnie. Kolejny punkt przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029. Państwo otrzymali projekt przed posiedzeniem komisji. Materiał był omawiany i opiniowany na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczących o przedstawienie. Komisja budżetu pozytywnie bez poprawek. Komisja Programatyki Społecznej pozytywnie, jednogłośnie. Komisja Kultury i Sprawiedliwości pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Bojko Edwar. Za. Borys Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeżdżikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Waczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Dasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029. Kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany w budżecie miasta na 2018 rok. Projekt także Państwo otrzymali. Materiał był omawiany i opiniowany na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii. Komisja budżetu pozytywnie bez poprawek. Komisja budżetu pozytywnie bez poprawek. Komisja kultury i oświaty pozytywnie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Wojtko Edward. Za. Borys Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeżnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rokowicz Feliks. Za. Rokborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżnic Martyna. Za. Żyliński Adam. Dziękuję, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. Kolejny projekt uchwały dotyczy miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019. Państwo ten projekt otrzymaliście, materiał był omawiany, opiniowany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Urzędu i Finansów, pozytywnie bez poprawek. Komisja Problematyki Społecznej, pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury, pozytywnie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Wojtko Edward. Za. Borys Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeżnikowski Zbigniew. Za. Łotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rokowicz Feliks. Za. Rozborski Dariusz. Za. Tykaczewski Andrzej. Za. Tykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Jestem za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżnic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Kolejny projekt uchwały dotyczy przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Projekt uchwały był omawiany, opiniowany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów, pozytywnie bez poprawek. Komisja Problematyki Społecznej, pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury, pozytywnie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Bardzo proszę. Wojtko Edward. Co prawda prosiłem, bo wykaz organizacji pozarządowych, ale jestem za. Borys Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wiecznikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Elżbieta. Za. Przepraszam. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rokowicz Feliks. Za. Rozgorski Dariusz. Za. Tykaczewski Andrzej. Za. Tykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Jestem za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżnic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta i Jaworzna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Piąty projekt uchwały dotyczy ustanowienia wieloletniego miejskiego programu słonowego posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Otrzymaliście Państwo ten projekt, materiał był omawiany, opiniowany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów, pozytywnie bez poprawek. Komisja Problematyki Społecznej, pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury, pozytywnie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę. Wojtko Edward. Za. Borys Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeźnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Jestem za. Prasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rokowicz Feliks. Za.
Rozbolski Dariusz. Za. Tykaczewski Andrzej. Za. Tykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Kłodniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego posiłku w szkole i domu na 2015-2023. Jedno słowo, ponieważ pewnie jak wiele osób z Państwa przyglądamy się też posiedzeniom innych rad i bywa, że tam, gdzie są systemy do głosowania, tam zajmuje to dwa razy dłużej niż na chwili obecnej. W związku z tym próbowo się powinniśmy zastanowić nad tym, czy... Pan Radny Wojtek w sprawie formalnej, proszę. Panie Burmistrzu, ja nie ponawiam przejść z tą organizacją pozarządową. Ja znam kilka, które są na wykazie, w ogóle od kilku lat nie działają. Jest za. Jerzy Grodzki w Pinie. Za. Młody
Piątek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Grzbieta. Strażnik Włodzimierz. Za. Rokowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Krzysztof Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie odniesienia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem rządowym posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Ogłaszam 15 minut przerwy. Wznawiam obrady. Proszę Państwa o uwagę. Jesteśmy przy 8. projekcie uchwały dotyczącym przyjęcia do wykonania na rok 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą Program Asystent Rodziny Koordynator Rodziny i Pieczy Zastępczej na rok 2018. Otrzymaliście Państwo ten projekt, który był omawiany, opiniowany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zapowiada. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie zapowiada. Komisja Oświaty pozytywnie zapowiada. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą Program Asystent Rodziny, Koordynator Rodziny i Pieczy Zastępczej na rok 2018. Proszę. Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Natała Stefan. Jestem za. Jacobska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Za. Jędrzejowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Jestem za. Pogodowska Anna. Jestem za. Krasek Grzbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rokowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Jestem za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Krzysztof Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny i Pieczy Zastępczej na rok 2018. Kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą służb umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy służb w schronisku dla bezdomnych zwierząt Iławy w 2019. roku. Projekt typowo porządkowy. Państwo go otrzymaliście. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie bez poprawek. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie bez poprawek. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą służb umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy służb w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 roku. Proszę. Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Natała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Za. Kamiński Michał. Za. Mieszkikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Grzbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rokowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żywiński Adam. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą służb umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy służb w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 roku. Kolejny projekt uchwały niemal identyczny dotyczy on gminy Biskup, więc ten projekt Państwo także otrzymaliście, był omawiany, opiniowany. Proszę o opinię. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie bez poprawek. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą Biskup Biec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy Biskup Biec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 roku. Proszę.
Boiko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Za. Kamiński Michał. Za. Jeźdźkowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Kaszkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Roświeca. Za. Staśnik Włodzimierz. Za. Rogowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Słowiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wybuc Martyna. Za. Żuliński Adam. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i łatwo upoważnienia do zawarcia z gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy Biskupiec, z której jest podarowanych zwierząt w Iławie w 2019 roku. Kolejny projekt uchwały podobny. Dotyczy gminy Iława. Proszę o przedstawienie linii. Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywnie bez poprawek. Komisja Gromadzenia Społecznej. Pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywnie bez poprawek. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą Iławą umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku. Proszę. Boiko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Za. Kamiński Michał. Za. Mieczkowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paszkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Taśnik Włodzimierz. Za. Rogowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Słowiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Brzmiński Jacek. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku. Ostatni projekt uchwały podobny dotyczy gminy Lubawa. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywnie bez poprawek. Komisja Problematyki Społecznej. Pozytywnie bez poprawek. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywnie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy Lubawa w sprawie dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku. Proszę. Boiko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Mieczkowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paszkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Staśnik Włodzimierz. Za. Rochowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Słowiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żuliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 roku. W związku ze zmianą porządku obrad był to ostatni projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta. Państwo radni otrzymali sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta za okres od 19 listopada do 10 grudnia. Było ono również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy pan burmistrz uzupełni sprawozdanie o ostatni tydzień, czy... Otrzymaliśmy sprawozdanie 10 grudnia. Zadaję początkowe pytanie, czy jeszcze są informacje, które w ostatni tydzień ewentualnie chciałby pan burmistrz przekazać. Czy ktoś z Państwa ma pytania do sprawozdania, które otrzymaliśmy? Pani Radna Paskiego, pierwsza. Panie burmistrzu, jest tutaj taki punkt dosyć gorący na aktualne dni. Na dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawach mieszkaniowych podatków od nieruchomości w związku z podwyżkami. I teraz, czy mógłby Pan nam powiedzieć, jakie są
życia obywateli, bo podwyżki są bardzo znaczące, tak? Dotyczy to tego, co będziemy mieć. Co mógłby Pan nam powiedzieć na temat rozmów z mieszkańcami, bo mnie to też interesuje, bo rzeczywiście podwyżki są horrendalne. My na jaki procent podwyższamy, w końcu jak to stanęło, żeby Pan nam to przybliżył, żeby może tutaj z prosą media też mieszkańcy przy okazji usłyszeli. Czy jest taka możliwość? Podwyżki, które są, nie dotyczą podatków naszych lokalnych. Tutaj zostaliśmy, jak już wcześniej to zostanie tłumaczone, bez zmian. Jeżeli coś się zmieniło, to opłaty za użytkowanie wieczyste wzrosły i te opłaty są rozłożone, wzrosty czy opłaty są rozłożone na 3 lata. I to poszło tak, takie decyzje poszły do mieszkańców. Nie jest to jakby tutaj nasz lokalny podatek. I faktycznie mieszkańcy przychodzą, dopytują się o to. No, skala podwyżek jest różna. Miałem dzisiaj pana rana, który ma podwyżkę z 8 zł do 24 w skali roku, więc no, wydawałoby się, że niewiele, ale procentowo, jeżeli zobaczymy o tej kwoty podstawowej, bazowej, o tych 8 zł, no to jest procentowo więcej, prawda? Ale generalnie jest to złożone na 3 lata i tak jak mówię, jest trudno mówić jakby o jakichś średnich podwyżek, ponieważ to zależy od tego, jaka jest kwota ta podstawowa, bazowa. A w wielu przypadkach niestety ta podwyżka wychodzi od tych kwot naprawdę minimalnych i są taka różnica i zaniepokojenie mieszkańców, że jest wzrost o tyle aż procent. Ale to jest, mówię, podwyżka rzędu z 8 zł do 24 w skali roku. Więc tego typu zapytania też są. Nie zależy to oczywiście od nas. Jeżeli chodzi o pozostałe pytania mieszkańców, to zazwyczaj pojawiają się pytania dotyczące mieszkań, do stanu tych mieszkań, zarówno komunalnych, jak i socjalnych, do tego, że są nie powinny tak wyglądać, jak wyglądają, o możliwości przyspieszenia przydziału tych mieszkań, ich, ponieważ są to osoby, które oczekują na mieszkanie, tak. Są też sytuacje takie, kwestia do pytania się o decyzję na przykład z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy właśnie w zakresie decyzji pomocowych, wyjaśnienia pewnych spraw, więc to są zazwyczaj sprawy mieszkaniowe, plus pomocy społecznej. Ja dziękuję, ale nie był później intensywowały podatki, bo tak z tego co wiem, to podatki padły do mniej. Podatki nie wzrosły. Wzrosły cena opłaty. Ale nie opłata. Nie. Wieczyste, tylko wieczyste. Tak, to są opłaty. To są opłaty i my tego wcześniej nie robiliśmy. Teraz to zostało zaktualizowane i stąd ten wzrost tych opłat. Właśnie o tym się ale to też nie jest... Mieszkańców to boli, bo dyskusji wokół tego jest dużo. Ja o to mówię, jakie są reakcje, tak? No miałem tak naprawdę z tych wszystkich spotkań, to miałem może ze 3-4 osoby, które o to dopytywały i jedna z osób z 8 zł do 24, a pozostałe to było tak z kilkudziesięciu złotych do prawie 1000 w skali roku. Więc to było tego typu podwyżki. Ale to za każdym razem tłumaczę tak samo, że to nie wynika z naszej decyzji, to nie jest podatek nasz lokalny, tylko Warszawy, tak odgórne, jest to złożone na 3 lata, wcześniej tego nie robiliśmy, dlatego ta kwota bazowa jest taka niska, bo gdybyśmy aktualizowali to z roku na rok, może nie byłoby to aż tak odczuwalne, tylko mieszkańcy by mieli tak naprawdę przez ostatnie lata te podwyżki, a my tego nie robiliśmy, teraz to zostało zaktualizowane, stąd też taki skokowy wzrost, tak? Dziękuję. Pani radna Bajecka, Skarka. Panie Burmistrzu, chciałabym się dopytać o charakter spotkania, bo się uczestniczyła z nim pani Organica, pani Burmistrz. Spotkanie Interrupli i wraz ze skarbnikiem miasta i Wody. Cel spotkania, poproszę. Celem spotkania było przygotowanie współpracy, czy podwanie po współpracy po raz kolejny przyrodniczej majówce, więc to był temat główny. Pan radny Tomasz Bośniak, zgłaszam się wcześniej. Zgłaszałem się od zasady, to przed chwilą już zostało uzupełnione. Chciałem tylko może dopowiedzieć, że ta opłata za dzierżawę wieczystą nie dotyczyła wszystkich i niektóre osoby, tak jak mi jest wiadomo, tę opłatę uściły na takim poziomie, jaki winien być, więc tak naprawdę to jest kwestia tutaj wyrównania do tych, którzy już płacili. Wydaje mi się, że to jest jakoś uczciwe, żeby płacili więcej wcześniej. Pan radny Tomasz Sobiński. No i też się zgłosiła mieszkanka właśnie z tym problemem. Tutaj w Radunie, to jak burmistrz wspomniał, opłata wzrosła z kilkudziesięciu złotych do prawie 1000.
Tutaj pod wątpliwość ewentualnie można byłoby poddać charakter szacowania tej nieruchomości, bo według opisu tej pani, która tam mieszka na osiedlu lubawskim, wyglądało tak, że przyszła jakaś pani, popatrzyła przez furtkę i stwierdziła, że ta nieruchomość kosztuje tyle i tyle. Dziękuję. Tutaj w przypadku tego podatku my nie szacujemy nieruchomości, tylko grunt. To może w innej sprawie. Znaczy nie, to właśnie mi chodzi o to, że ten grunt kosztuje, to jest związane to jako nieruchomość. Tak? Pan radny daje się rozpocząć. Ja jeszcze mam też takie pytanie do pana burmistrza właśnie w tej sprawie z ulicy Ostruckiej, bloki tam 46-48. Tam też takie spore podwyżki ludzie podostawali z 3,40 na 125 zł na za mieszkanie, tak? I też nikt nie mówi tych mieszkań, nikt nie wycenia. Bo mam takie tam od swoich wyborców, takie wiadomości. A jeszcze pytanie drugie w sprawie tej majówki. Jaki koszt tej majówki jest? Ile miasto musi pieniędzy wydać, ile sponsorzy, to bym chciał wiedzieć też. Ale trzeba pan powtórzyć, bo nie słyszeliśmy. A tu majówce? A tu majówce. No, chciałbym się dowiedzieć, ile będzie kosztowała ta impreza cała, tak? Ta majówka lotnicza. Ile będzie miasto musiało pieniędzy wydać, a ile będą musieli sponsorzy wydać? Ja rozumiem, panie radny, że to pytanie wiąże się, ponieważ z informacją z działalności niecesyjnej, natomiast ja myślę, że to jest sprawa, którą moglibyśmy spróbować poruszyć w innym punkcie. Więc jeśli pan pozwoli, to pominęlibyśmy to w tej chwili. Czy jeszcze w sprawie sprawozdania państwo mają pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7, do interpelacji i zapytania radnych. W okresie od 29 listopada do 14 grudnia wpłynęło 12 interpelacji i zapytań. Pan radny Dariusz Rozborski złożył zapytanie na drugiej sesji w sprawie kontenerów. Jak państwo pamiętają, pan radny Andrzej Rykaczewski złożył interpelację w sprawie umorzeń podatkowych, termomodernizacji budynków komunalnych, domków jednorodzinnych, wniosku Stowarzyszenia Fundacji Dotacji z budżetu miasta na 2019 rok, funkcjonowanie środowiska miejskiego, mieszkań socjalnych na potrzeby sytuacji kryzysowych i zapotrzebowania na mieszkania czynszowe. Pan radny Ryszard Chory złożył interpelację w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego Mickiewicza, budowy ekranów zabezpieczających przy ulicy Alei Jana Pawła II i uzbrojenia terenów pobudowych. Tutaj ja zgodniłam z panem radnym, prosiłam, że to jest potraktowane jako poprawka do budżetu, ponieważ pan tutaj nie zadał swoje pytania i no, nie mogłem odpowiedzieć, to nie jest potraktowane jako interpelacja, tak? Dobrze, rozumiem. Pan przewodniczący pozwolił mi chciałabym poinformować radnym odnośnie, że te wszystkie poprawki zostały ujęte. To wszystko, co pan poszło w ramach interpelacji, zostało zgłoszone przeze mnie jako poprawka do projektu budżetu na 2019 rok. Ja właśnie napisałem ten plus na zapytanie, na które się zareagowałem. Jeszcze z mojej strony pojawiły się dwie interpelacje. Jedna dotyczyła planu zagospodarowania górki na osiedlu Podleśnym na końcu ulicy 1 Maja i ona tylko nie przy ulicy Smolki. Treść wszystkich interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami, jeśli już jesteśmy w odpowiednim terminie, zamieszczona jest w biuletynie informacji publicznej pod adresem wip.umilawa.pl. Dzisiaj jeszcze na moje ręce wpłynęła jedna interpelacja od pana Andrzeja Kraszewskiego, która wróci na kolejnym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej. To tyle, jeśli chodzi o punkt 7. Chyba, że jeszcze ktoś z państwa chciałby złożyć interpelację. Przypominam, że składamy je oczywiście na piśmie. Natomiast jeśli, tak jak mówiłem, w ostatniej sesji do końca roku jeszcze jakieś drobne sprawy się pojawią, to oczywiście będzie zgoda z naszej strony tutaj na zabranie głosu. Pan radny Wójcekowicz, proszę. Proszę państwa, ja mam do złożenia wniosek, tak? Właściwie między wnioskiem a interpelacją, to jakaś taka wątła nić. To jest mój wniosek pilny. Żeby za bardzo nie kręcić, to podczytam. Wnoszę o pilne wykonanie prac porządkowych w rowie od Starego Młyna do Jeziora Iławskiego. To jest taki ściek o charakterze mulisto-ropnym, brudy są różnego rodzaju. Dalej płyną kręty, warki, prąd, wody od turbin z Młyna. Obecnie, dlaczego? To jest niesamowity brud i on nijak się ma do tego pięknego otoczenia Wyspy Młyńskiej i w związku z tym
Proszę o pilne burmistrza ustosunkowanie się. Dziękuję bardzo i to jest wniosek, który mogę aktualnie dziś złożyć na piśmie. Dziękuję za to, że sobie pozwolę podejść do Pana, żeby przyjąć ten dokument. Pan Radny Wojko, dobrze usłyszałem? Nie, tak. Pan Wojciech Szymański, proszę. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców, zwracając się do mnie w kwestii monitorowania jakości powietrza. Powiedziano mi, że czy wzorem innych podobnych w ławie miast planujemy zamontowanie, nie wiem, jakichś specjalnych urządzeń w tej sprawie, czy mamy jakieś plany w sprawie monitoringu stanu powietrza, to jest jedna sprawa. Druga dotycząca, czy w związku z tymi zmianami kwot za użytkowanie wieczyste planujemy wprowadzenie rabatu na trzy przekształcenia, które wejdą od 1 stycznia, oczywiście przekształcenia użytkowania wieczystego na własność poszczególnych terenów, czy planujemy wprowadzenie rabatu dla mieszkańców w tej sprawie. I trzecia, taka bardziej praktyczna, mianowicie jest na ulicy Smolki miejsce, w którym jest studzienka kanalizacyjna. Tam od dłuższego czasu są jakieś problemy i nie wiadomo, czy ona jest zatkana, czy ona jest zamurowana. Bardzo bym prosił o zainteresowanie się tym, dlatego że w momencie znacznych opadów deszczu ulica Jezierska zostaje zalana na tym powierzchni wręcz 25-30 metrów kwadratowych. Cały parking. Jesielska, ulica Jesielska. Tak, no, przepraszam na emocji, to przejęzyczenie. Oczywiście chodzi o ulicę Jesielską. Tam jest parking, praktycznie parę metrów od wjazdu zaraz ulicę Jesielską jest ta studzienka. W przypadku, mówię, dużych opadów deszczu, no, w tej chwili mamy taką sytuację, że możemy jeszcze przeciwdziałać temu, prawda, bo jak się tam już zaleje, to nawet nie wiadomo, jak się tam dostać. A powtarzam, powierzchnia realnie jest na rzędu 20-30-40 metrów kwadratowych. Dziękuję. Jak rozumiem, złoży Pan na piśmie też rozbudowaną deklarację, czy tak? Nie, sobie tak. Ja przypominam tylko, że zgodnie z artykułem 24 ust. 3 i 7 z ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym interpelacje, zapytania składane na piśmie i ja na poprzednie pytanie. Nie, dlaczego? Na poprzedniej sesji, w pierwszej sesji mówiłem Państwu, że jeszcze do końca tego roku, w związku z tym, że statut też nie jest do końca nie współgra z zapisami ustawy, pozwolimy sobie w drodze wyjątku na to, żeby pewne drobniejsze sprawy poruszać w formie ustnej, więc jeszcze dzisiaj tak dopuśćmy tę możliwość. Natomiast bardzo bym prosił Państwa, tak jak już te interpelacje, o których mówiłem wcześniej, pojawiły się pomiędzy sesjami, żebyśmy respektowali zasady i składali je przynajmniej w takich poważnych sprawach na piśmie, tak by też na piśmie można było się do nich ustosunkować. Czy proszę, można tak. No, nie wiem z tego, Panie Przewodniczący, co jest mi wiadomo, to zapytanie można zadawać. Nie, to tylko postać pisemną. Takie są zapisy ustawy, tutaj musimy się do nich stosować. Ustawa o samorządzie gminnym. To w połowie zeszłego roku, w związku z tą zmianą niektórych ustaw. Tak, zrobimy skomplikowane. Ustawa jest aktem wyższym, w związku z tym nasz statut powinien być jak najprędzej do zapisów ustawy dostosowany. Już rozmawialiśmy z panem wiceburmistrzem na ten temat i postaramy się to po prostu jak najszybciej zrobić. Tam są jeszcze oczywiście inne kwestie związane z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i jeszcze z kilkoma innymi sprawami. Także tak wstępnie rozmawialiśmy, żeby w tym zakresie najpilniejszy statut został jak najszybciej zmieniony, natomiast też inne zapisy statutu wymagają aktualizacji. W związku z tym myślę, że powinniśmy przystąpić do jakichś bardziej zorganizowanych prac nad zmianą brzmienia zapisów. Bardzo proszę. Uchwała o inicjatywie obywatelskiej jest już przygotowana, projekt jest przygotowany, pani minister sprawa i mam nadzieję, że do stycznej sesji przyjdzie do konsultacji społecznej, będzie na stycznej sesji. Mam nadzieję, że również projekt statutu ma również.
Dziękuję bardzo. Widziałem jeszcze nasze zgłoszenia. Pan radny Tomasz Łaczyński jako pierwszy, proszę. Ja pozwolę sobie wykorzystać jeszcze tą możliwość zadawania pytań. Zwróciła się do nas, do mnie mieszkanka ulicy Westerplatte, związanych ze śmieciami, z wywozem tych śmieci. Ja bym chciał się zapytać, jakie organy są odpowiedzialne za taką sytuację i co możemy zrobić, żeby tym mieszkańcom tej ulicy pomóc. Tam faktycznie zdjęcie, które pani naruszyła, wygląda, że sytuacja jest wręcz dramatyczna. Prosiła nas o interwencję, co mniejszym czynie. Chciałbym się dowiedzieć, do kogo się można zwrócić z prośbą o załatwienie skutecznej tej sprawy. Pan radny Tomasz Sobczyński. Proszę. Więc może interpelacje i zapytania, tylko chciałbym zwrócić tutaj, panie burmistrzu, pana uwagę na prawie PAD. Ostatnią sobotę miałem niewątpliwą przyjemność uczestniczenia w meczu piłki ręcznej na naszej hali tutaj w Iławie. I co się działo przed halą? No, totalna masakra, jeżeli chodzi o parkowanie samochodów. A dlaczego? Dlatego, że wjazd do amfiteatru został odgrodzony. Nie wiem, o której. Ja byłem tam po 17, już był odgrodzony w związku z odbywającym się na drugi dzień jarmarkiem bożonarodzeniowym. Ludzie nie mogli po prostu, nie mieli gdzie parkować tych samochodów, kibice. I ja tutaj proszę, żeby zwracać uwagę, że jeżeli jest impreza dzień po dniu, jedna na hali, druga na amfiteatrze, to żeby jakoś tutaj centrum sportu się dogadało, w której godziny zrobić ten parking w amfiteatrze, tak żeby ludzie mieli wyraźnie możliwości, żeby sobie spokojnie zaparkowali samochód i poszli na mecz, tak? Dziękuję bardzo. Pan radny Kariusz Kozłowski. Ja jeszcze w sprawie tej majówki. To mam jeszcze napisać to zapytanie? No myślę, że jest to sprawa, która też większość radnych może interesować, więc dobrze by było, żeby na piśmie takie zapytanie się pojawiło, to wtedy też na piśmie będzie odpowiedź i wszyscy zapoznamy się z nią, będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeszcze jedna sprawa, muszę uwagę bardzo zwrócić wielką, że firmy komunalne zaczynają jeździć tymi ciągnikami z łańcuchami po chodnikach, niszczą całe chodniki wszędzie. Trzeba coś z tą sprawą zrobić, bo to jest rzeczą nie do pomyślenia coś takiego. Średnio wiecie normalnie. Ja w związku z interpelacją pana Rodowskiego chciałabym badanie kosztów całkowitego, czyli Centrum Sportu, Centrum Kultury, Wydział Komunikacji Społecznej i Urząd Miasta i Nowy Zarząd poprosiłem o całą kwotę zaplanowaną na pikniku radniczego. Dziękuję. Myślę, że już maksymalnie wykorzystaliśmy ten punkt. Bardzo proszę Państwa o uwagę. Punkt 7 uważam za wyczerpany. Punkt 8 wnioski mieszkańców Iławy. W okresie międzysesyjnym nie wpłynął wniosek o mieszkańców Iławy z prośbą o zabranie głosu na sesji zgodnie z paragrafem 31 ust. 1, 3 regulaminu Rady Miejskiej w Iławie. Punkt 9. Komunikaty i oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Teoretycznie powinny być na piśmie, w związku z tym słusznie nie ma takiego punktu w porządku, jak odpowiedzi i interpelacje. Natomiast jeśli pan burmistrz jest gotowy, żeby odpowiedzieć na pewne kwestie, a państwo nie chcą tych odpowiedzi uzyskać na piśmie, w związku z tym możemy to zrobić. Ja myślę, że dobrze by było, żeby w kwestii formalnej nie ma takiego punktu w porządku. Ja myślę, że dobrze by było, żeby jednak te odpowiedzi były na piśmie. Komunikat oświadczenia, bardzo proszę. W sprawie tej sytuacji, która zaistniała, w związku z tym moja uwaga, moje takie przemyślenia w tej chwili są takie, skoro nie możemy dyskutować na sesjach, zadawać pytań dotyczących miasta, funkcjonowania i całej sytuacji, to ja bardzo proszę, żeby wszystko odbywało się na komisjach, bo gdzieś rozmawiać, w związku z tym chyba komisje będą temu służyć, żeby móc prawo pytać, tak? Ponieważ żeśmy to zakarbizowali, zawsze twierdziłam, że komisje są robocze, bo to tam siedzimy, żeby tam rzeczywiście zadawać pytania, niekoniecznie na sesji, załatwiać to na komisjach. I dlatego też proszę w tym momencie, to takie są moje wnioski po tych tutaj uwagach pana przewodniczącego, żeby rzeczywiście całe dyskusje, problemy wszystkie wyłuszczać na komisjach, bo to chyba jest zupełnie miejsce na takie sprawy. To jest taka moja taka uwaga po tych dzisiejszych spostrzeżeniach. W związku z zmianami. Jeżeli chodzi o sesję, dziękuję bardzo. Pani radna,
zdanie, przez wszystkie rady przetacza się dyskusja w tej chwili, wszystkie rady w Polsce. Radni są niezadowoleni z tego faktu, że interpelacje, zapytania muszą być składane na piśmie. Jest to zapis ustawowy, z którym nie powinniśmy dyskutować. Natomiast ani pan przewodniczący Szymański, ani pan przewodniczący Rogaczewski, ani ja nie jesteśmy tyranami. W związku z tym, jeśli będą sprawy istotne dla miasta, sprawy niecierpiące zwłoki, sprawy drobne, które można poruszyć w trakcie sesji, sprawy pojawiające się z nienacka, to oczywiście przecież nikt nam nie zabroni w jakimś takim w granicach rozsądku odstępowania od tego zapisu, czy po prostu zabierania głosu. Także, ale proszę też, byśmy respektowali jakby te zapisy i wykorzystywali tylko te możliwości w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście będzie trzeba. Widziałem zgłoszenia, kolejny pan burmistrz, proszę. Ja bym prosił przemyśleć sprawę, czy to jest precedent, bo jeżeli jednemu radnemu damy możliwość wypowiedzenia się na przyszłych sesjach, a tego nie będzie w porządku obrad, to zawsze pojawi się takie wrażenie, że jeden może, drugi nie może. Więc albo trzymamy się tego, co wymaga od nas ustawa, czyli nie zadajemy pytań, albo tworzymy jakiś precedens poza ustawą i zadajemy pytania. Ja się oczywiście nie uchylam od tych odpowiedzi, tylko chciałem właśnie powiedzieć, jak już wcześniej sygnalizowałem, ale to pan przewodniczący sam wyjaśnił. To, co się teraz dzieje, że nie można tych pytań zadawać, to nie jest jakby moja wola czy nie wola, tylko wymóg ustawowy przyjęty przez rząd PiS-u, tak więc, żeby wszyscy mieli świadomość, że to nie wypłynęło z ratusza, od rady, tylko z Warszawy, z ustawy przyjętej przez parlament i podpisanej przez prezydenta. Tylko tyle. Także podsumowując, do końca tego roku proszę korzystać jeszcze z tego prawa, natomiast już po nowym roku będziemy się stosować twardo tych zapisów. Natomiast pan radny Rozborski służy na piśmie, natomiast te pozostałe drobne kwestie, jakie bym prosił ewentualnie, żeby z protokołu ewentualnie te sprawy podjąć. Radny Jacek, ja zaproszę. Ja krótko i tak wiedziałam, czy to jest interpelacja, czy komisja oświadczenia. Ja chciałabym poprosić panią Brego od Centrum Kultury, przechodziłam pod rozwagę zmianę miejsca odbywania się świątecznego jarmarku na miejscową starówkę. Jest to miejsce w moim mniemaniu i mieszkańców starówki idealne. Nie doszłoby do takiej sytuacji chociażby tutaj, co miało miejsce w sobotę. I jest to miejsce, które skupia jednak mieszkańców i pod rozwagę. Ja nie narzucam, ale pod rozwagę, czy czasem ten miejscem jest docelowym miejscem idealnym, do tego się nie dzieje. Pan radny Rozborski. I o tych odśnieżaniu też napisać interpelację, tak? Bo jeśli byłby pan uprzejmy, to... No bo dużo rzeczy jest do życzenia, bo ja po nocach wyjeżdżam samochodem do zamiast w Polskę czy gdzieś, ja widzę, że tu wcale nie odśnieżają w mieście Biławie. Godzina 8 rano dopiero ruszają te maszyny. Sprawa istotna, więc bardzo proszę, gdyby był pan uprzejmy na piśmie sformułować tę interpelację, to będzie łatwiej i wszyscy uzyskamy tę odpowiedź. Jesteśmy, szanowni państwo, w komunikatach i oświadczeniach. Ja mam dwie sprawy, które chciałbym poruszyć, ale chciałbym mieć pewność, że państwo już nie ma zgłoszeń z państwa strony. Pan Rybaczewski, bardzo proszę. Szanowni państwo, mam taką przed sobą projekt inicjatywy powstania muzeum w naszym mieście. Osoba, która dostarczyła mi te dokumenty, jest pomysłodawcą całej inicjatywy, ma bogaty zakres prac, które chciała i można byłoby prezentować w mieście. Można, co ja mam przed sobą, jeśli będzie trzeba, to przygotujemy dla państwa radnych takie kopie takiego ogólnego programu na działalność takiego muzeum, które byłoby samofinansujące się. Natomiast prośba ze strony pomysłodawcy jest tylko i wyłącznie o lokal. Nie wiem, czy aż, jeśli chodzi o pomieszczenia pod kinem, stoją puste, więc myślę, że to nie jest aż, można to wykorzystać na taki cel. I no, nie będą puste stały, nie będą wilgotniałe, tylko będzie się coś tam działo.
jeśli Państwo radni macie życzenie, to ja tak przygotuję takie, czy może pomysłodawca przygotuje takie dla Państwa programy, plan i przedstawi. Myślę, że to bezkosztowo dla miasta byłaby dobra inicjatywa. Tam są między innymi jakieś warsztaty zaplanowane dla dzieci i młodzieży. Można by było połączyć to z tematem, z myślą wcześniejszą Muzeum Lokalnego. Także myślę, że to jest dobra inicjatywa, ciekawa i prosiłbym przede wszystkim pana burmistrza o zajęcie jakiegoś stanowiska, czy można by coś z tym zrobić. Dziękuję. Ja mam propozycję dla pana, ponieważ wpłynął wniosek na moje ręce o zabranie głosu na sesji styczniowej przez mieszkańcę Iławy, który chce też poruszyć sprawy związane z muzeum. Już wstępnie rozmawialiśmy i też rozmawialiśmy o tym z panem burmistrzem, gdy wywiązała się dyskusja w ostatni piątek w Bibliotece Miejskiej na ten temat. No i padła taka propozycja, żeby do połowy lutego zorganizować spotkanie otwarte, na które Państwo zostaliby zaproszeni, czy my wszyscy jako Rada, ale też byłoby ono otwarte, gdzie można byłoby porozmawiać o wspólnych, różnych koncepcjach funkcjonowania muzeum w naszym mieście. Więc myślę, że jest to dobra okazja, żeby też tę koncepcję, którą Pan ma, która trafiła do Pana, żeby zaprezentować. Nie wiem, czy możemy się w ten sposób umówić. Pan Burmistrz, proszę. Tak, ja odpowiem panu wiceprzewodniczącemu. Najpierw jestem zaznajomiłem się z tym projektem muzeum. Rozmawiałem się z panią dyrektorą Wiśniewską odnośnie tych pomieszczeń pod kinem. Otrzymałem odpowiedź taką, że gdyby była możliwość zagospodarowania tych pomieszczeń, to one byłyby już zagospodarowane, a nie mogły być zagospodarowane, ponieważ jest to otoczone opieką konserwatora. Te pomieszczenia nie spełniają wszystkich wymogów do udostępnienia je osobom z zewnątrz, zagospodarowania to pod taką czy inną działalność. Więc sprawa oczywiście będzie jeszcze wyjaśniona, tylko mówię, podaję taką informację, jaką mamy wiedzę na dzień dzisiejszy. Ale jeśli można, to jeszcze bym powiedział, bo mamy taki teraz pretensję, że składowane zaproszenia, ja nie bardzo proszę Państwa o uwagę. Jeśli można, to było zrobić też wyjątek dla mnie, bo skoro robimy wyjątek dla radnych, to chciałbym mieć ten wyjątek dla siebie, że mogę na pewne pytania odpowiedzieć, bo powstaje takie przekonanie, być może to jest przekonanie, że coś jest nie tak, a ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Więc w drodze wyjątku, jeśli można by było, to parę kwestii. Jeśli oczywiście są Państwo, Pan jest gotowy na to, żeby odpowiedzieć na pytania, które się pojawiły, to ja nie widzę przeszkód, żeby na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę. Jeśli można, tak. Pytanie było odnośnie monitoringu powietrza. Tak, na bazie tego, że w ostatnich dniach dzięki aktywności mieszkańcom, internetowym mieszkańcom Iławy, Iława wygrała w konkursie internetowym jeden z takich czujników monitorujących jakość powietrza. Podjęliśmy taką decyzję, że w przyszłorocznym budżecie znajdziemy pieniądze na to, by tych czujników dokupić. Najprawdopodobniej 3-4 w różnych lokalizacjach miasta, jeszcze one nie są wybrane, no ale skupimy się na tych najbardziej strategicznych. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie grzewczym, czyli do marca, kwietnia, uda nam się te wyniki zakupić i zamontować. Będą one na tyle wygodne, że będą podawały pomiary online takie na bieżąco, czyli to nie będą takie z opóźnieniem miesięcznym, tak jak mamy teraz tutaj na ulicy Andersa, tą jedną stację, będą one na bieżąco podawały powietrza, więc to będziemy chcieli zmienić jak najszybciej. Jesteśmy w trakcie rozpoznania takiego cenowego i szukamy wykonawcy w tym zakresie. Jeśli chodzi o rabat mieszkaniowy, tutaj musimy poprosić pana kierownika może, bo z tego co wiem, do końca roku jest jakaś możliwość przekształcenia. Po nowym roku też będzie, ale już na innych warunkach, na innych zasadach. Jeśli chodzi o śmieci, to przyglądamy się temu też. Miałem spotkanie niedawno z przedstawicielem zakładu KOMA, który też poruszył pewne kwestie, które mogłyby usprawnić gospodarkę tymi śmieciami, więc mam nadzieję, że pójdziemy w tym nowym roku już o krok dalej i będzie ta współpraca lepiej wyglądała, ale na szczegóły troszeczkę za wcześnie, ponieważ na razie opieramy się o starą umowę, o stary przetarg, więc na razie idziemy tym trybem, który jest. Jeśli chodzi o parkowanie auta, zwrócimy na to uwagę, tylko proszę pamiętać, że też musimy zabezpieczyć na tyle parking wcześniej, żeby nikt między jedną a drugą imprezą nam nie wjechał na teren tutaj, na przykład tego terenu wokół amfiteatru. Więc też musimy zabezpieczyć to wcześniej, a nie na ostatnią chwilę, bo może być ryzyko, że ktoś zaparkuje auto, nie będziemy wiedzieli kto, więc wcześniej musimy to jakby wydzielić. Jeśli chodzi o majówkę, to koszt majówki łączny w tym roku łącznie
chodzi o muzeum, tak jak odpowiedziałem, już będziemy szukać tego miejsca. Tak jak pan przewodniczący zasygnalizował, mieliśmy ostatnio kilka rozmów na ten temat i w styczniu, lutym na pewno zrobimy takie spotkanie otwarte, by podjąć rozmowy, mając na celu budowę czy stworzenie tego muzeum i wyprawić. Jeśli pana kierowcy też bym prosił o to, że tak. Dyrektor przywiadu to jest oczywiście rola Rady Miasta, która może taką uchwałę podjąć z tym, że w tym roku i ta uchwała podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kornicko-Mazurskiego w związku z tym, jeżeli nic nie z tego pierwszego się ukaże, to tak. Dziękuję. Ja powinienem zapytać w tej chwili, czy te odpowiedzi są dla państwa satysfakcjonujące i nie wymagają bardzo pisemnej, więc tak. Pan Radny Rozmarski. Chodzi mi o tych sponsorów jeszcze do tej majówki, bo takie pieniądze wydać będzie, to dla mnie to nie do pomyślenia. Poprosimy tutaj w tym przypadku odpowiedź na piśmie. Pan Radny Woziak. Chciałbym móc też jakoś odpowiedzieć mieszkańcy, która się zwróciła do nas z prośbą o rozwiązanie tego problemu, więc chciałbym móc coś mieć konkretniejszego, czyli jakie są zamierzenia, jakie plany działania, żeby chociaż przynajmniej na ten czas, do momentu spotkania czy też zmiany umowy nie uspokoić jej i dać światełko nadziei na zmianę sytuacji. Pan Radny Sławiński. Oczywiście panie burmistrzu, ma rację, ale to, no mówię, nie trzeba robić tego na ostatnią chwilę, ale można to zrobić załóżmy po meczu, który skończył się o godzinie 19. Pani Radna Jackowska, ostatnie, jeśli dobrze pamiętam. Ja bardzo poproszę jednak odnośnie pikniku rodzinnego o szczegółowe zestawienie wydatków, koszt, wiem, że był koszt noclegów, tak, bo gości byli koszt noclegów w hotelu pikniku. W ogóle szczegółowe zestawienie wydatków związanych z piknikiem rodzinnym. Bardzo dziękuję. Tak jak zasygnalizowałem, ja jeszcze mam trzy sprawy. Pierwsza dotyczy oświadczeń majątkowych. Zbliżamy się do godziny zero, więc bardzo proszę państwa o terminowość. Ja dzisiaj jestem dostępny do godziny 16 jeszcze tutaj na tuszu, jeśli trzeba będzie to oczywiście także dłużej, więc jeśli mają państwo oświadczenia, to jak ktoś z państwa nie złożył, to ja jestem tutaj na miejscu i proszę załatwić tę sprawę, bo ona jest ważna i istotna. Druga sprawa dotyczy pisma, które wszyscy państwo otrzymali na skrzynki mailowe. Bardzo rozbudowane pismo w trudnej sprawie, która dotyczy nas wszystkich. Sprawa dotyczy zakładu we wschodniej części Iławy, czy południowo-wschodniej części Iławy. Rozmawiałem na ten temat z panem burmistrzem i uzgodniliśmy, że w tym tygodniu my się spotkamy na dłuższe spotkanie, czy odbędzie się dłuższe spotkanie w tej sprawie i zaproponujemy państwu konkretne rozwiązanie tego tematu, czy konkretne, czy jakąś taką ścieżkę ewentualnie podjęcie próby rozwiązania tego tematu. W związku z tym, by nie powstało przekonanie, że nic się nie dzieje, to ja chciałbym państwa tylko uspokoić, że spotkania w tej sprawie już było i odbędą się kolejne. I jeszcze jedno pismo, które zobowiązany jestem odczytać. Na moje ręce wpłynęło pismo podpisane przez pana radnego Włodzimierza Ptasznika o następującej treści. Działając na podstawie artykułu 23 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku oraz artykułu 40 ust. 1 i 3 statutu miasta i władzy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 17171 na 11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 roku, uprzejmie informuje, iż z dniem 15 grudnia 2018 roku powołany został klub radny. Nazwa klubu ma następujące brzmienie: Klub Radnych dla Iławy. Członkami klubu radnych dla Iławy są następujący radni: Ewa Jackowska, Włodzimierz Ptasznik, Michał Młotek, Dariusz Paszkowski, Tomasz Woźniak i Tomasz Słowiński. Przewodniczącym klubu radnych dla Iławy jest Włodzimierz Ptasznik. Podpisany Włodzimierz Ptasznik, przewodniczący klubu radnych dla Iławy w Radzie Miejskiej w Iławie. Czy jeszcze jakieś sprawy się pojawiły w międzyczasie? Nie widzę. Pan radny Hotała, proszę. Nie chciałem do radnych zakomunikować, że panem przewodniczącym żeśmy uzgodnili na plenerze rzeźbiarskim o zakupie rzeźby od pana Marka Kałuszy i podarowaniu jej na salę rady. I pojawiła się taka propozycja. Tak, propozycja. No nie, tak, propozycja. Wola każdego z państwa, czy zdecydujemy się.
obradach dzisiejszej, tak, dzisiejszej sesji, tak, w kuluarach, to nie jest to sprawa, którą tutaj powinniśmy na forum poruszać. Pojawia się taka inicjatywa ze strony pana radnego Tatały, byśmy, nie wiem, czy poprawne sformułowanie, czy nie z własnej kieszeni dokonali takiego zakupu, podarowali te rzeczy tam tutaj urzędowi, do budynku rady przyszłych. Szanowni Państwo, w związku z tym, że spotkamy się już po świętach, chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia wesołych świąt, spokoju, radości, Bożego Narodzenia oczywiście. Z życzeniami noworocznymi wstrzymamy się jeszcze, ponieważ spotkamy się raz jeszcze 28 grudnia. Tymczasem w związku z wyczerpaniem porządku obrad trzecią sesję Rady Miejskiej uważam za zamkniętą. Dziękuję za uwagę.